Dzień dobry, mamy koniec lipca, czyli odpowiedni moment na to, żeby przyciąć sosny. Tak, sosny tniemy i dzisiaj Ci powiem jak. Spójrzcie na ten okaz, zobaczcie jakie ma przyrosty. To wszystko młode, świeże, tegoroczne. Moje cięcie będzie zagęszczało roślinę w następnych latach. Nie chcę, żeby mi się wytworzyły długie gałęzie, które z czasem zaczną tracić igły i nie będzie wyglądało to dobrze. Chcę, żeby gałązki były krótkie, zwarte, zbite, tak jak tutaj. Ta sosna była cięta w tamtym roku, dlatego jest gęsta. I ten zabieg chcę powtórzyć również w tym roku. To, co musimy zrobić, to po prostu złapać za gałązkę i ją skrócić o połowę. Gałązka musi być tegoroczna, dosyć miękka. Będziecie wiedzieli, że to jest po prostu gałąź, która urosła w tym roku. Możecie skrócić o 1/3, o 3/4, to zależy od Was, od tego, jak Wy oczami wyobraźni widzicie pokrój swojej rośliny. Ja ją skracam tak, by się zagęszczała. W tamtym roku była cięta o połowę, w tym roku również. I tu mamy wstożek wzrostu. Co z nim zrobić? Ja go ścinam o połowę. Pod miejscem cięcia utworzą się nowe pączki, a z nich wytworzą się przewodniki. Miejmy nadzieję, że jeden. Jeżeli będzie kilka, to kiedyś Wam pokażę, jak sobie z tym poradzić. Nie trzeba gałązek niczym smarować, ran cięcia, ponieważ już żywica wypływa i się zasklepia. Wszystko jest ok. A teraz spójrzcie z bliska. To co ważne, to starajcie się ciąć tak gałęzie, by nie ciąć igieł. Tniemy tylko gałąź. Jeżeli będziemy przycinali igły, to one wtedy będą żółkłe, opadały. Nie będzie to ładnie wyglądało, po prostu. Tniemy gałązkę. Moje cięcie jest też takie, że tak naprawdę nie przycinam wszystkich gałęzi, ponieważ niektóre są krótkie i nie ma po prostu sensu ich jeszcze bardziej skracać. Tutaj część gałązek przycięłam, o widzicie, je skróciłam, ale pod spodem i po bokach są gałązki, które nie były cięte, ale już mają pączki, mają zawiązki następnych gałęzi. I one są takiej samej długości jak pędy, które przycięłam, dorównałam do tego, co jest. Więc dziękuję Ci za uwagę. Jeżeli masz jakieś pytania, to czekam na komentarz. I co? Zachęcam do subskrypcji. Miłego dnia. Pozdrawiam!